365 dni ze świętymi i błogosławionymi 25 lipca Nie sama wiara i nie same dzieła, ale doskonałe połączenie jednego i drugiego. W tej właśnie skali wiary, oświeconej i zdecydowanej, o większej lub mniejszej dynamiczności działania, określa się wielkość idealnego chrześcijanina i odróżnia się go od człowieka słabego opieszałego bezwartościowego i nieszczęśliwego święty jan 23